godzinie 14 rozpoczniemy i będziemy potem po prostu będziemy próbowali przejść właśnie w kierunku muzeum. Samo zgromadzenie rozpoczyna się tutaj, będzie się kończyło na około numerze 30 ulicy Obozowej. Będzie to zgromadzenie, w którym będziemy po prostu odmawiać różaniec podczas tej drogi. Tak więc też tutaj proszę, żeby nie zakłócać potem tej modlitwy. Co jeszcze z takich ważniejszych informacji? Policja nas tu poinformowała, że jeżeli ktoś chciałby wyjść, potem złożyć kwiaty, to będzie jeszcze taka możliwość. Policja się dogadała z muzeum, że tam będzie osoba, u której będzie można się jeszcze zarejestrować do wejścia do muzeum, bo Państwo na pewno wiecie, że do muzeum dzisiaj nie można wejść, tylko osoby zarejestrowane mogą. Będą wchodziły dwie delegacje tutaj ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Stowarzyszenia Roty Niepodległości, ale gdyby ktoś chciał, to policja nas tu informowała, że mamy prawo się zarejestrować tam pod muzeum i zgodnie z kolejką będzie można do tego muzeum wejść. Tak więc informacja tutaj od policjantów, za którą bardzo dziękujemy. Przypominam, że to zgromadzenie jest pokojowe. Mamy tutaj wszyscy upamiętnić pierwszy transport Polaków do Auschwitz i bądźmy naprawdę ludźmi, którzy godnie to upamiętnią ten dzień. Na razie dziękuję, o 14 zaczynamy. Co to robi w człowieku? Tyle tych danych mamy udostępnionych. Czy już teraz nie ma to znaczenia, że wtedy więcej dowiemy? Tak, to się wszystko wie. Dziękuję za bezpieczne policji, dziękuję za bezpieczne doprowadzenie mnie do miejsca. Byłeś eskortowany? Tak, oczywiście. No, ty czy twój kamper? Nie przyjechaliśmy tutaj kamperem. Kamper stoi pod Monowic, w którym w kolejnym obozie, gdzie ginęli Polacy, kilkanaście tysięcy polskich ofiar w Monowicach i tam spotykamy się, ja z moją grupą zapraszam wszystkich, kto chętny, spotykamy się po godzinie 15, tam będziemy mogli się spokojnie pomodlić, tam będziemy mogli złożyć wieńce czy inne takie rzeczy bez jakichś takich obostrzeń, jakie po prostu tutaj dzisiaj panują. Ja nie chcę iść naprawdę w dniu dzisiejszym, jak najdalszy oddajemy hołd Polakom, tak? Tak, tylko i wyłącznie. Dzisiaj przyjechałem tutaj oddać hołd pomordowanym Polakom zamordowanym w niemieckich obozach zagłady. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panią Ewą Kurek. Była gościem naszego spotkania, bo założyliśmy Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Polaków zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. Będziemy po prostu walczyć z narracją, która się niesie na świecie, że obozy były jakieś nazistowskie, jakie nie wiem jakie. Obozy były tylko i wyłącznie niemieckie, chociaż jak poprawia mnie pani dr Ewa Kurek, były też austriackie. Na przykład pani Ewa Kurek mnie poinformowała w dniu dzisiejszym, co nie wiedziałem, że zarządcami Treblinki i Bełsa byli Austriacy. Nie wiedziałem o tym, bo mnie w szkole tego nie uczono. Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest to stowarzyszenie, które w dniu dzisiejszym miało pierwsze takie
zjazd stowarzyszeniowy, przeczytaliśmy statut, jesteśmy członkami, założycielami. W tym tygodniu jedziemy z Robertem, tutaj jest wiceprezes Robert. Są tu też gdzieś pozostali członkowie naszego zarządu, tak zwanego tymczasowego zarządu, dlatego że my będziemy, jak już będzie wszystko zarejestrowane, my przydajemy, po prostu oddajemy władzę, żeby to wszystko kontynuować. Jak się nazywa to stowarzyszenie? SOPONOS, Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Polaków, polskich ofiar niemieckich obozów zagłady. Nie niemiecko-faszystowskich, niemiecko-kosmicznych, tylko niemieckich obozów zagłady. Tak, to jest. Rok temu byliśmy w środku muzeum, byliśmy przy ścianie śmierci. No jak ty porównujesz rok temu i dzisiaj? Przynajmniej więcej patriotów się zjechało. Tak, to na pewno. Tak, dziękuję. Dziękuję panu Bąkiewiczowi, dziękuję wszystkim Polakom, którzy tutaj są. Dziękuję pani Płotnickiej, dziękuję wszystkim ludziom, którzy po prostu w dniu dzisiejszym po prostu chodzą z takimi oto winklami. Proszę bardzo, już Adasia też i wszyscy, którzy chcą, proszę się zgłaszać do mnie. Podmanowic też są, jest więcej, proszę bardzo. Przepraszam, Piotrze, na chwileczkę. Mów. Po prostu zapraszam do Monowic, jeśli ktokolwiek z państwa będzie chciał się pomodlić, ośpiewać hymn, bo tutaj Oświęcim to jest jeden wielki cmentarz. To jest jedno wielkie cmentarzysko. Czy to jest Monowic, czy to jest Brzezinka, czy to jest Oświęcim. To jest jedno wielkie cmentarzysko. Tutaj po tych ulicach chodziły ofiary niemieckiego obozu zagłady, koncentracją Lager Auschwitz, które powstało wcześniej, ale 14 czerwca tutaj przybył pierwszy transport 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. To byli młodzi ludzie. I się teraz po prostu normalnie na samo to, chcę już, przepraszam, płakać. Ja tu muszę być. I choćby, nie wiem, następny za rok, za dwa, ja i tak tu przyjadę. Nawet jeśli miałbym w kibicce przyjechać z napisem policja czy nie, nie ma problemu. Ja tu muszę być po to, żeby oddać hołd i cześć tym Polakom, którzy tutaj zostawili nie tylko pot, łzy, ale zostawili, mieli cierpienia, okrutne cierpienia. Ja się nie boję powiedzieć, że Polacy tutaj w Oświęcimiu i we wszystkich innych obozach byli katowani przez niemieckich zwyrodnialców. Mieli też swoich tam pomocników, ale oni byli katowani przez niemieckich zwyrodnialców. Tak, to jest na koniec. Chciałem, żebyś zaprosił dla tych, którzy nie mogli, nie mieli czasu, żeby dzisiaj przyjechać do Oświęcimia i oddać hołd Polakom, żeby przypomnieć światu o tym, że pierwszy transport... Piotrze, czy ja mogę ci na chwileczkę podkroczyć troszeczkę? Tutaj pół metra. Dobrze, pół metra, to przejdziemy w takim razie. A gdzie on jest? Dobrze. O nie, przepraszam tylko. Piotrze, gdzie by było jasne i pewne? No mamy nasze. To jest bieniec, który będzie włożony prawdopodobnie pod ścianę śmierci, jeśli się uda. To jest bieniec pod wszystkich Polaków. Uda się, proszę przeczytać, proszę przeczytać na czarfie. Polskim, przepraszam, Polakom bestialsko zamordowanym w niemieckich, nie w jednym niemieckim, w niemieckich obozach zagłady, Polacy, to nie jest, żeby było jasne i pewne, to nie jest mój wieniec, to jest wieniec wszystkich, którzy chociaż nawet myślami tu chcą być. Wyszłem panu z kadru. Ja tutaj daję, tam nie wiem, zaraz ktoś wejdzie ten wieniec po prostu i mam jedną prośbę do wszystkich ludzi, żebyście nie patrzyli, jak patrzycie na ten wieniec, że on jest biało-niebieski. Takie, w takich uniformach dostali biało-niebieskie, byli w pasiakach, byli więźniowie. Więźniowie, Polacy chodzili biało-niebieski, no później były już brudniejsze, tak? Ale na początku one były biało-niebieskie. Tu jest polskie P, który daje winkiel, jest to świadectwo Polaków, polskich ofiar niemieckich obozów zagłady. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wam, chwała wielkiej Polsce i dziękuję telewizji w realu. Dokładnie, i jeszcze jedno małe ale. Proszę zwróćcie uwagę, kochani, że jeśli wchodzimy na Google i piszemy Auschwitz, to wszędzie jest grafika bramy Brzezinki. Musimy z tym walczyć i to odkłamywać. Brama Auschwitz to jest brama z napisem Arbacht macht
Frey. I zawsze gdziekolwiek będziecie mówić będziecie mówili o Oświęcimiu, to pokazujcie po prostu bramę Arbeit MacFrey. Jeżeli będzie Brzezinka, to pokazujcie bramę Brzezinki, ale nie łączmy Auschwitz, obozu Auschwitz, które powstało 14 czerwca 1940 z Brzezinką, która powstała w 1942. Dziękuję serdecznie. Dzięki. I zapraszam. Dziękuję serdecznie, idziemy dalej. 25, wchodzimy z więcej. No dobrze. Odsłońcie wiecie. No, proszę uprzejmie. Jurek. Proszę bardzo, ja wam Jureczku, ja już go wam oddaję, bo ja naprawdę dobra. Witam. Czyli można go już brać. Słuch, tak, to... tak, tak, bo mi już ręce boją. No. Krzysiu, jest, tak. Jest taka opcja, że najpierw jedziemy do mamy. Tam na ruchu, na ruchu też. Albo jak będzie blisko, to... Pierwsze dwa. Ja mam na ruchu, nie przez... Na niemiecki. Tak. Walczymy. Na pewno niby tak, ale dobrze, czekamy. Normalne, to jest chore. Znaczy nie, inaczej. Wiem, że to jest chore, ale powinniśmy się do tego zacząć. Witamy wszystkich Państwa na biało-czerwonym marszu milczenia, godnym marszu upamiętniającym pierwszy transport Polaków
do Auschwitz, 728 więźniów. Tu dzisiaj chcemy bardzo wyraźnie powtarzać tą prawdę, która jest bardzo często zamilczana, że obóz KL Auschwitz był zbudowany przez Niemców, nie przez mitycznych nazistów, ale przez Niemców dla Polaków. To dzisiaj jest przesłanie tego Marszu Milczenia. Bardzo proszę o godne zachowanie, gdy będziemy przechodzić pod obóz. Wszyscy chcemy, żeby ten przemarsz przeszedł godnie, w spokoju. I mamy dzisiaj wielki zaszczyt, bo jest z nami pani podpułkownik Lucyna Adamkiewicz. Podporucznik, pani podporucznik Lucyna Adamkiewicz, łączniczka podczas powstania warszawskiego, brawa dla niej. Była więzień obozu KL Auschwitz, szare szeregi. Drodzy państwo, przekażę teraz pani podporucznik głos i jeszcze raz proszę o gromkie brawa, bo naprawdę jest za co dziękować. Proszę nie podchodzić bliżej, no wszyscy chcą mieć kadr, prawda? Mogę to raczej nie wysyłać. Troszkę zmęczona. Bliżej? Tak, dobrze, słychać. Witam państwa. Tak. Witam państwa. Jestem troszkę zmęczona, więc żebym tylko adrem mówiła. Ale proszę państwa, dostałam się do obozu z Powstania Warszawskiego, z dzielnicy Wola, najbardziej krwawej dzielnicy, poprzez Pruszków, gdzie szłam, bo dostałam przepustkę do matki. Ale państwo zawężają kadry cały czas. Ale może pan szłam z trudnością cywilną, tak jak gro powstańców złapanych wtedy na odcinku. Mógłbyś mi dać staty? Okopowa. Proszę wyjść mi z kadru, proszę pana. Karolkowa. Niemcy wpadli, wygarnęli i ludność cywilną. Myśmy zrywali opaski, zacierali ślady, że jesteśmy żołnierzami. Doprowadzono nas do ulicy Wolskiej, głównej ulicy Woli, stamtąd do przechodniego obozu w Pruszkowie, a z Pruszkowa w wydlęcych wagonach do obozu Auschwitz-Birkenau. Nazywam to po niemiecku, żeby to błoto się wreszcie odlepiło od Polski, żeby nie były polskie obozy. Jak chodzę na spotkania z młodzieżą szkolną, podkreślam, nie było Polski, była Generalna Gubernia i część III Rzesza. Jak mogły być polskie obozy? No niektórym osobom jest to wygodne, a jest to potworna plama dla nas, dla kraju, jak mówię do młodzieży, jak trzeba nasz kraj kochać, bo to jest jedyny kraj, który nie tylko w Europie, ale na świecie walczył o wolność innych narodów. Dlatego uważam, że należy nam się szacunek, a nie stale przylepianie tego błota, żądania, prawda, reparacji, a czy myśmy dostali reparacje za zburzoną stolicę. Ja byłam z dość zamożnej rodziny, do piwnic, wszystko zrujnowane. Poza tym, jako wrogi element, utrzymałam się przez ponad 30 lat w filmie, w zespołach filmowych, gdzie twórcy mnie bronili i byłam tajną studentką, bo już byłam po maturze. W maju zrobiłam maturę w 1974 roku, a w sierpniu poszłam do powstania. Mnie nie wyzwolili Rosjanie w tym obozie. Na 10 dni przed wejściem, nie wiem, mówi raz Ukraińcy, raz Rosjanie, no mniejsza z tym, to proszę państwa, rozrzedzali obóz. Wywozili do Ravensbrück. Była tutaj niestety Polka Groźna Stenia, która była no niestety podłym człowiekiem, no ale w każdym narodzie są podli ludzie. Jakbyśmy byli aniołami, to już by był raj na ziemi, więc musimy na to poczekać. I proszę państwa, ona wyjechała do Ravensbrück jako zwykła więźniarka,
a zachowywała się gorzej niż niektóre auzierki. Na rampie, jak już byłyśmy, moje warkocze spadły pod nogi matki, dostałyśmy łachmany, bo pasiaki to były tak jak fraki ubrania, już brakowało im pasiaków. Smukłe dziewczyny dostawały olbrzymie szaty, że można się było czterokrotnie owinąć nim, tą szatą, w cudzysłowie. A proszę Państwa, a kobiety tęgie, maleńkie sukieneczki, żeby były nagie i Niemcy się tak bawili, bili brawo, prawda, i tak dalej. A groźna scena przemówiła do nas, jak byłyśmy już w łachmanach, pozbawione właściwie człowieczeństwa, co było najgorsze. O, słynne warszawianki przyjechały, słynące z urody i elegancji. A myśmy już nie były w ogóle ani kobietami, ani podlotkami, ani ludźmi. Zmieniając tembr głosu, powiedziała, a tu jest obóz śmierci, stąd na wolność wychodzi się tylko komisja. Tak zostałyśmy przywitane. Cztery doby, chyba około czterech dób spałyśmy na gołej ziemi, bo nie mieli nas gdzie umieścić. Spalili dwa bloki Romów w Birkenau, czyli w Brzezińce, 16 i 16A, i dopiero w tych blokach nas umieszczono. No potem były dalsze losy. Doktora Mengele widziałam na wyciągnięcie dłoni, doświadczona więźniarka, która już była 2 lata, powiedziała mi, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego z nim, jak przyjdzie do naszego bloku, jak będziemy stały na apelu, bo cię wyłuska i zostaniesz. No potem miałam dur, leżałam na tak zwanym rewirze. Też przyszedł polska lekarka, o której warto by wspomnieć, pani doktor Kościuszko. Posmarowała nas gencjaną, porobiła nam plamy i powiedziała, perfekt, znała niemiecki, powiedziała doktora Mengele, panie doktorze, nie wiem, co to są za przypadki, radziłabym panu wyjść. No cud się stał, bo mógł jednym ruchem palca powiedzieć, co trzeba dać do krematorium. Jakoś się wystraszył, wyszedł, no i dzięki temu stoję przed państwem. A potem była wywózka nas już pulmanami do Mauthausen-Gusen. Tam pracowałam też w kamieniołomach. Niemcy w Tyrolu wysadzali skały, robili sobie schrony, a myśmy w dołkach takich metrowych kryli się przed nalotami, które były szalenie intensywne. Po 2000 samolotów przyjeżdżało. Mauthausen był podminowany. Gdyby armia amerykańska, która szła dosyć zachowawczo, nie weszła 3 dni wcześniej, to obóz byłby z więźniami wysadzony w powietrze. Wszedł pod dowództwem przyszłego prezydenta Eisenhowera, wybawił tych już, byli w potwornej w ogóle już kondycji, ale Amerykanie dali 24 godziny do odwetu. No jak się 100 więźniów rzuciło na jednego sesmana, to zrobili swoje. A po 24 godzinach zakaz jakichkolwiek odwetów. No i potem ratowali nas żywnością, ratowali nas z baraków, przenieśli do bloków i tak dalej. No wróciłam do Polski, bo miałam brata też oficera, obrońcę Warszawy. On był moim cyceronem, on mnie wprowadził do konspiracji. Także jeszcze zanim powstała Armia Krajowa, byłam w ZWZ-cie, to jest Związek Walki Zbrojnej. Potem stało się to Armią Krajową. No jako podlotek posłana i na maszynopisanie w Komendzie Głównej pisałam matrycę. Już Państwo nie wiecie, co to znaczy. Z tego się powielało biuletyny. Potem pułkownik Radosław, który mnie znał, jak zgodził się na powołanie Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej, bo komuniści mu powiedzieli, że będziemy pod ich ochroną. Pod jaką byliśmy ochroną, to wiadomo. Prawda, może nie zna się jeszcze dokładnej ilości, ilu nas zginęło, ale teraz z pietyzmem szczątki moich kolegów i koleżanek są wydobywane i chowane. Byli zabijani jako bandyci,
a w tej chwili chowani są jako bohaterowie. I oby było tak dalej, żeby rządzili nami ludzie, którzy bronią naszych korzeni, bo my nie jesteśmy jakimś narodem wykopanym z dołeczka, tylko mamy piękną przeszłość, piękną historię. Jak przemawiam do młodzieży, to mówię im tylko jedno. Kochajcie swoją ojczyznę, bo jest to taki kraj, nie ma takiego kraju, nie tylko w Europie, ale na świecie, który tak bronił i walczył o wolność innych narodów. No jakie są efekty, to widzimy sami, że ta krzywda na nas wcale przylega i to błoto trudno jest odlepić. Ja życzę przede wszystkim młodzieży, wierzę w nich, że gdyby ojczyzna była w potrzebie, zachowałaby się jak moje pokolenie i nie dało skrzywdzić ojczyzny. Dziękuję. Brawo. Teraz organizatorzy wręczają kwiaty pani Lucynie Adamkiewicz. Tutaj też jesteśmy. Cześć i chwała bohaterom, 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 cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Teraz o głos poprosimy panią Joannę Płotnicką ze Społecznego Komitetu 14 czerwca, która bardzo żywo angażowała się w to, aby tą pamięć o tym dniu wynieść na piedestał, aby ludzie o tym dniu pamiętali. Zapraszamy tutaj na podest. Jeżeli można, to ja bezpiecznie się czuję na nizinach. Dziękuję bardzo. Zaszczytem jest móc przemawiać po tak znakomitej osobie jak pani Lucynka. Jeszcze raz ogromnie się kłaniam. I może warto zacząć od tego, że Komitet 14 czerwca powstał po to, żeby pamięć o polskich bohaterach ocalić od zapomnienia. Właśnie o polskich bohaterach, których symbolem jest 14 czerwca. Tak? Bo 14 czerwca jest to Narodowy Dzień Pamięci o polskich ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Dlaczego mówię nazwę taką wydłużoną? Ponieważ polscy więźniowie z pierwszego transportu, gdy starali się o to, żeby takie święto powstało, taką nazwę właśnie używali. To miało być święto polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Zaczęli się starać o to w 2000 roku. Starali się przez 6 lat. Zostało złożone to w Sejmie Polskim i po wielkich trudach polskich więźniów z pierwszego transportu, powtarzam. Czyli nie zupełnie tak Polaków bez żadnych zasług, tylko osób wybitnych. Okazało się, że wyszło stamtąd święto Dzień Pamięci Ofiar Obozów Nazistowskich. Tak? To było, wycięto słowo, krasnoludki wycięło słowo polskich i wycięło niemieckich. No to tak, że tak powiem w aluzji. Tak jest. Natomiast w 2015 roku udało się przywrócić słowo niemieckich do nazwy tego święta i stąd też już w nazwie dzisiejszego święta mamy słowo niemieckich. Brakuje jeszcze słowa polskich, o co leży cały czas sprawa w Sejmie Polskim i mam nadzieję, że to zostanie doprowadzone do końca szczęśliwego i będziemy mogli dzisiaj, pamiętając o wszystkich ofiarach 14 czerwca, czyli w rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz, którym byli Polacy,
ale też początku funkcjonowania obozu KL Auschwitz, prawda? Początku, który powinien być z dumą i z honorem głośno zawsze upamiętniany, tak jak to się dzieje 27 stycznia co najmniej, tak? Szanując wszystkie ofiary, nie powinniśmy zapominać o swoich. Skąd był pomysł i dlaczego polscy więźniowie chcieli bardzo, żeby było święto polskich ofiar niemieckich obozów? Ano dlatego, że oni jeszcze za ich życia w 2000 roku byli świadkami przemowy, gdy kanclerz Kohl w 2000 roku wymienił wszystkie ofiary obozów, pomijając kogo? Polaków. Polaków, tak. Jedyna grupa niewymieniona już w 2000 roku to byli Polacy, za to coraz częściej pojawiało się zdanie o polskich ofiarach koncentracyjnych, obozów koncentracyjnych, o polskich obozach koncentracyjnych, tak? I to było coś takiego, co ich bardzo, bardzo bolało i zawsze się martwili, co będzie, gdy odejdziemy. No i w tym momencie już nie żyje żadna z osób, które były w pierwszym transporcie. Nikt z tych 728 osób nie żyje. Mamy 80. rocznicę i to był taki powód, dla którego chcieliśmy powołać właśnie społeczny komitet, żeby tą datę nagłośnić, tak, żeby ta pamięć nie umarła i zacząć przypominać o tym, że pierwszymi ofiarami obozów byli Polacy. Obóz był założony dla Polaków i celem eksterminacji naszego narodu. Jest to prawda, którą powinniśmy normalnie, spokojnie, z podniesioną głową mówić głośno, prawda? A co się stało? Przez wiele bardzo lat, niestety na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, obóz Auschwitz równa się Holokaust Żydów, tak? A polska ofiara, polscy więźniowie praktycznie nie istnieją w świadomości. Często w Polsce, jakbyście Państwo się spytali przypadkowych ludzi, co się stało 14 czerwca? Czy przed takim nagłaśnianiem ktoś wiedziałby na ulicy? Czy jest jakieś święto 14 czerwca? Ja pytając się wielokrotnie nie słyszałam. Stąd był taki pomysł, żeby powołać Narodowy, czy Komitet 14 czerwca i starać się maksymalnie to święto nagłośnić. I staraliśmy się robić, co jest tylko możliwe. W drogę nam weszły różne trudności. Twarzą komitetu została pani Barbara Wojnarowska-Gautier, polska więźniarka obozu KL Auschwitz, która zgodziła się, będąc tą twarzą, że na nią spadały różnego rodzaju nieprzyjemności, hejty i bardzo dużo miała kłopotów i zniosła bardzo dużo przykrości, decydując się być twarzą takiego komitetu. Tak? Można by było powiedzieć, jak to możliwe? W jaki sposób ktoś ruszy więźnia Auschwitz? Przecież to jest świętość, prawda? A jednak okazało się, że nie ma czegoś takiego, że może to kogoś chronić. To, co przeszedł, to, że był ofiarą doktora Mengele, to, że starał się i chodzi zawsze i mówi o tym, że to jest bardzo cenna sprawa, pamięć o polskich ofiarach niemieckich obozów. I chwała za to pani Basi. Pani Basia jest tutaj z nami, natomiast była też wczoraj w Tarnowie, bardzo się przeforsowała. Mam nadzieję, że dołączy do nas na koniec marszu i coś o sobie powie. Gdyby nie, to bardzo bym prosiła o ogromne brawa dla niej, żeby chociaż na nagraniu mogła zobaczyć, że Państwo jesteście wdzięczni. Ja w imieniu pani Basi bardzo dziękuję. I różne inicjatywy powstały przy okazji organizacji mimo wirusa i pandemii różności. Powstały różne, tak? Były spoty na dworcach, nie wiem, czy Państwo widzieliście, takie ogromne na telebimach. W pociągach były różnego rodzaju spoty, udało się załatwić, jeżeli chodzi o relacje. Wydaliśmy kartkę na 80. rocznicę. Wspaniałym takim elementem, który jest też, co zostanie w ręce, jest książka, którą gorąco polecam, napisana przez doktora Adama Cyrę i pana Jerzego Klistałę, o polskich więźniach policyjnych, którzy zostali zamordowani pod ścianą śmierci, tak, w obozie KL Auschwitz. Bo mało kto z nas pamięta, że obóz, że blok 11 tak naprawdę nazywany był pierwotnie polskim blokiem śmierci i to był tak naprawdę blok, gdzie głównie ginęli Polacy. Wiele mamy rzeczy naprawdę ważnych do przekazania, a szczególnie młodym osobom i dlatego tak się cieszę, że taki marsz i ta inicjatywa dzisiejsza jest jakby takim skowronkiem. Mam ogromną nadzieję i uśmiecham się do organizatorów,
że co roku będziemy się spotykać i będzie nas coraz więcej. I nie damy zapomnieć tak o polskich ofiarach, pomimo że oni coraz bardziej odchodzą i już naprawdę garstka została. Także kłaniam się za to, że jesteście, dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich bardzo. Dziękujemy pani Joannie Płotnickiej ze Społecznego Komitetu 14 czerwca. A teraz poproszę o głos panią doktor Annę Mandrele, publicystkę, autorkę książki Kto zdradził Witolda Pileckiego oraz panią historyk. Brawa dla niej. Drodzy Państwo, powiem krótko. Rotmistrz Witold Pilecki już po ucieczce z Auschwitz bardzo starał się cały czas dopracowywać swoje raporty. Jeszcze w 1946 roku spotykał się z byłymi więźniami Auschwitz, między innymi ze słynnym bokserem Teddym Tadeuszem Pietrzykowskim, który był w pierwszym transporcie z Tarnowa do Auschwitz, który również działał w organizacji Witolda Pileckiego. I cały czas dopracowywał swoje raporty i koledzy pytali go, po co to robisz, po co cały czas wracać do tych strasznych wspomnień, po co to wszystko. I on w takim wstępie do raportów z Auschwitz pisze swoją motywację, że chodzi mu o to, żeby przekazać prawdę. Tak wydaje mi się, jakby domyślał się, że za kilkadziesiąt lat ta prawda o Auschwitz będzie przyciemniana, będzie zafałszowana. Jeszcze inna swoja motywacja, dlaczego pisze o Auschwitz. Napisał, bo nie jest wszystko jedno. Napisał to dużymi literami, bo nie jest wszystko jedno. I dla najbliższych rodzin, tych, co tam byli, i dla pamięci samej po nich, jest moim obowiązkiem podać, jak oni się trzymali dzielnie tam i jak umierali. I drodzy Państwo, dzisiaj nie żyje już żaden z więźniów z pierwszego transportu z Tarnowa do KL Auschwitz. Ci, którzy przez lata walczyli o to, żeby nie było wszystko jedno. Żyją jeszcze nieliczni więźniowie, którzy walczą, tak jak tutaj pani podporucznik Lucyna Adamkiewicz, jak pani Barbara Wojnarowska, ale nadchodzą kolejne lata, a jak widzimy, jakimś ludziom cały czas zależy, żeby dla nas było wszystko jedno, żeby było nam wszystko jedno, czy mówi się o ofiarach polskich, czy tylko o żydowskich, czy zakłamuje się tutaj historię, czy nie pozwala się na klasztor, na kościół w pobliżu Auschwitz, czy zmienia się informacje, które są w muzeum, czy nie pozwala się nam na taki marsz. Chcą, żeby nam było wszystko jedno, czy wejdziemy do tego muzeum z polską flagą na drzewcach, czy też nie, żeby nam było wszystko jedno, czy można odprawić mszę świętą pod blokiem 11, tak jak to było przez lata, czy tylko gdzieś tam w Harmężach. Chcą nas po prostu wyrzucić z tego miejsca, żeby nam było wszystko jedno. A tak jak rotmistrz Pilecki pisał, nie jest wszystko jedno. I właśnie tutaj dzisiaj się spotykamy, to jest nasze zadanie, żeby nie było wszystko jedno. To, co widzimy w mediach na Zachodzie, mówi się o polskich obozach, że to były polskie obozy, że Polacy współpracowali z mitycznymi nazistami. Taka opinia panuje w filmach, w książkach, tak uczą się dzieci w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony mówi się jedynie o ofiarach żydowskich, o polskich ofiarach. Prawie wcale nie wspomina się, nie mówi się o tym, że tutaj 14 czerwca z Tarnowa przyjechał pierwszy transport Polaków, że przez pierwsze dwa lata w tym obozie ginęli polscy więźniowie polityczni. Z innej strony jeszcze, co ja widzę w komentarzach pod moimi programami, na ten dzień przygotowałam około 12 rozmów z byłymi więźniami, z ich rodzinami, to wszystko dzisiaj na kanale Media Narodowe. I już pojawiają się komentarze osób, które uważają się za Polaków, osoby z prawicy, które w ogóle twierdzą, że tutaj nie było obozu koncentracyjnego, że nic się takiego nie działo, że tutaj nie było komór gazowych, że ludzie nie ginęli. Dlatego jeszcze jedna relacja z raportu Witolda Pileckiego z 1943 roku, gdzie on pisze o tym, jak w Brzezince mordowano Polaków z Lubelszczyzny, z Białostoczczyzny. Wśród palonych rzeczy znaleziono ubrania polskich chłopców, książeczki do nabożeństwa w języku polskim i wiejskie polskie różańce. Były to rzeczy pozagazowanych w komorach w Brzezince naszych
polskich rodzinach. Pacyfikując Lubelszczyznę, przywieziono tu do gazu ludność z kilku wiosek polskich. No proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy tutaj, pomódlmy się, oddajmy hołd tym ofiarom. Jak wiemy, było tutaj również wielu polskich księży, święty Maksymilian Kolbe, wielu Polaków, to była elita tutaj. Niemcy mordowali polską elitę, więc pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę głównego organizatora, prezesa Marszu Niepodległości oraz społecznej organizacji Roty Marszu Niepodległości, Roberta Bąkiewicza. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałem podziękować takim osobom jak pani podpułkownik Lucyna Adamkiewicz, jak pani Barbara Wojnarowska. Chciałem podziękować pani Jolancie Podnickiej. Chciałem podziękować wszystkim Państwu, że tutaj jesteście w tym miejscu. Chciałem podziękować Mariuszowi Piotrowskiemu, Damianowi Kicie, innym kolegom i koleżankom, oczywiście doktor Annie Mandreli. Naprawdę, ale największe podziękowania dla Was wszystkich. Naprawdę, wielkie brawa, bo my walczymy tutaj o prawdę. Proszę Państwa, tak naprawdę tu toczy się wojna. Wojna toczy się dla nas od 89 roku dalej. W latach 90. usunięte krzyże na żwirowisku, wyrzucone siostry zakonne. Teraz nie można odprawiać mszy świętych na terenie muzeum. Cały czas nie możemy wchodzić, albo jest to ograniczane, z polskimi flagami. Polska symbolika jest usuwana z przestrzeni Muzeum Auschwitz-Birkenau. Polacy mają zniknąć z świadomości społecznej całego świata jako naród, który poniósł największe straty w trakcie II wojny światowej. Mamy zniknąć również z świadomości młodych pokoleń, które wyrastają w takim przeświadczeniu, że ginęły inne narody, że inne narody są ważniejsze. Dlatego bardzo dobrze, że tutaj jesteśmy. Bardzo dobrze, że walczymy o tą prawdę. Dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaszczycił nas i był tutaj w Oświęcimiu. Był w obozie w Auschwitz. Bardzo mu za to dziękujemy. Ale jakżeż to mało. Jakżeż mało przez tyle lat. W tamtym roku, przypomnę, te obchody były prowadzone, proszę Państwa, w Warszawie. A jak są obchody prowadzone 27 stycznia co roku? Przyjeżdżają głowy państw, monarchowie, ministrowie, księżniczki, króle, wszyscy najważniejsi ludzie świata. Wszyscy najważniejsi ludzie świata. Polscy więźniowie chowani gdzieś zupełnie za kotarą, żeby byli niewidoczni. Żeby nie przełamywali tego poglądu światowego, że to były nazistowskie obozy albo polskie obozy, a że Polacy współuczestniczyli tutaj w jakiejś zbrodni ludobójstwa. A to przecież nasz naród doznał tej tragedii ogromnej, ludobójstwa. Pani Lucyna, podpułkownik Lucyna Adamkiewicz mówiła o Pruszkowie. Ja jestem, proszę Państwa, z Pruszkowa. Tam był obóz przejściowy dla Warszawy. 600 tysięcy warszawiaków przeszło po Powstaniu Warszawskim przez Pruszków. To jest niesamowite, co mi opowiadała pani dyrektor muzeum w Pruszkowie. Polacy pomagali, pomimo tego, że sami nie mieli, tym więźniom, tym wszystkim internowanym tam warszawiakom, pomagali pomimo tego, że sami nie mieli co jeść, groziły za to kary, groziła za to areszt, groziła za to kulka w głowę po prostu. Wszędzie, gdzie pociągi były rozwożone z polskimi więźniami z Pruszkowa, wszędzie była pomoc. Wszędzie była pomoc organizowana przez Polaków w Zamościu, w Małopolsce, w różnych rejonach Polski. Nie wiadomo skąd ci ludzie wiedzieli. Taki jest nasz naród. Dlatego to ich tak bardzo boli. To boli cały świat.
mówią, że jesteśmy pawiem, że jesteśmy pawiem narodów, ale my zasłużyliśmy na tego pawia, bo my się nie zhańbiliśmy, my nie walczyliśmy w Waffen-SS, my walczyliśmy z jednym i z drugim okupantem i dobrze, że tutaj jesteśmy. Za rok nas będzie tutaj kilkadziesiąt tysięcy, nie będziemy się bali żadnych koronawirusów, żadnych chorób, bo jesteśmy po to, żeby walczyć o pamięć tych, którzy umierali dla nas, umierali dla tego narodu, umierali również dla tych policjantów, którzy często mają tak nieszczęśliwą pracę do wykonywania niestety w tym miejscu. Wydaje się często nam przecież, że to miejsce jest jakimś terenem wyjętym spod polskiej jurysdykcji, że tutaj ktoś zupełnie inny zarządza. Tak, proszę Państwa, takie można wyciągać wnioski. Dlaczego my, Polacy, na terenie muzeum Auschwitz-Birkenau jesteśmy traktowani jako naród drugiej kategorii? Dlaczego dzieje się to od lat? Dlaczego nie ma tutaj władz polskich? Dlaczego z nami nie idzie prezydent Polski? Dlaczego nie huczy o tym telewizja polska, inne telewizje? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego dzisiaj musimy pamiętać o tym, żeby oddać cześć tym wszystkim, którzy byli przywiezieni tutaj tym pierwszym transporcie. I nie tak, panie prezydencie, jak pan dzisiaj powiedział. Pan powiedział, że byli jednymi z pierwszych. Pierwsi to byli kryminaliści z Niemiec, którzy przygotowywali miejsca dla Polaków, którzy byli przywiezieni 14 czerwca 1940 roku. Polacy byli pierwszymi więźniami obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Nie było żadnych innych. I wieńców! Wieńców, panie prezydencie, nie składa się na torowisku, a składa się pod krzyżem. To jest nasz symbol. Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Nie dość, że przez 30 lat propaganda za granicą i w Polsce zepchnęła nas do tego, że musimy się cały czas tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądami. To jeszcze dzisiaj młode pokolenia po prostu porzucają własną tożsamość. Tutaj jest nasza tożsamość. Tutaj, tak jak w każdym innym mieście, ja powiedziałem, ja jestem z Pruszkowa, Państwo jesteście z różnych miast Polski. Tam są tablice, kamienie, miejsca, w których nas mordowano i zabijano naszych przodków. Dla ich pamięci, dla pamięci tego, co robili, jak się szlachetnie zachowywali, mówmy o tym, idźmy w świat i przekazujmy tą wieść dalej. Dlaczego dzisiaj, chciałem powiedzieć, dlaczego dzisiaj jest tak źle? Dzisiaj młode pokolenie odrzuca tą własną tożsamość, odrzuca Boga, laicyzuje się na potęgę. Nie da się obronić polskości, nie da się obronić polskiego narodu, odrzucając katolicyzm. Katolicyzm jest istotą polskości. To dlatego Roszmistrz Pilecki zachował się tak, a nie inaczej, bo był wychowany w tych wartościach. Prawdopodobnie dlatego tak samo zachowała się pani Lucyna Adamkiewicz, podpułkownik, dlatego, że była wychowana w tych wartościach. Dlatego Polacy potrafili stanąć ponad zwierzęcymi popędami i bronić naszego honoru. Dlatego dziękuję wam jeszcze raz, dziękuję wszystkim, że tutaj jesteście. Nie myślcie, że jest nas mało. Jest nas jak na dzień dzisiejszy bardzo dużo, a będzie nas jeszcze więcej. Proszę was też o to, żebyśmy idąc tutaj szli w zadumie, w modlitwie, w oddawaniu czci i szacunku tym wszyscy, którzy tutaj zginęli, którzy pokazali nam swoje własne bohaterstwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Robertowi Bąkiewiczowi, a teraz zapraszam koordynatora roty warszawskiej, który tu zgromadził dość dużą liczbę warszawiaków, ale jest nas też tutaj wiele osób z całej Polski, właśnie mówić tą prawdę, że Auschwitz było zbudowane przez Niemców dla Polaków. Zapraszam, Paweł Kryszczak. Dziękuję. Witam wszystkich zgromadzonych. Na początek chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj dzisiaj postanowili przyjechać, mimo niesprzyjających okoliczności, mimo zakazu władz miasta co do naszego zgromadzenia. Nielegalnego zakazu, od którego i tak nie mogliśmy się odwołać.
Dziękuję zaangażowanym w Straż Marszu Niepodległości, działaczom ROT, wszystkim osobom, które działają społecznie dla tego kraju. W 1940 roku Niemcy zbudowały tutaj obóz, by eksterminować naród polski, by nas zniszczyć fizycznie, zniszczyć naszą inteligencję, zniszczyć to, co pozostało z tego dumnego narodu. Naród nie poszedł na rzeź, naród się bronił. Dziś próbuje się zniszczyć pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni. My jako naród polski nie możemy pozwolić, by nasi bracia i siostry, którzy oddali tutaj życie, zostali zapomnieni. Nie możemy pozwolić, by historia była zakłamana. Nie możemy pozwolić, by wykreślono nas z ofiar II wojny światowej, a zrobiono z nas sprawców. Na świecie wzdłuż powstała nowa religia. Ta religia to religia zbudowana na obozach koncentracyjnych, która wykorzystuje jako cel swoich planów do zdobycia kapitału, do zakłamania historii i pomnażania zysków wynikających ze śmierci niewinnych ludzi. Bez istoty, czy to byli Polacy, Żydzi, Rosjanie czy Niemcy. Zbudowano na tym gigantyczny interes. Interes, który ma przynosić zyski, budząc w ludziach poczucie wstydu, poczucie winy. My jako naród polski nie możemy pozwolić, by wstyd zawładnął nami. Jesteśmy dumnym narodem. Naszym celem jest obrona świadomości społecznej o tym, że tutaj w obozie w Oświęcimiu, jak i w innych obozach w Europie, ginęli Polacy. Nie możemy utożsamiać Holokaustu jedynie z jednym narodem, narodem wybranym żydowskim. On był jednym z wielu narodów. Dzisiaj stworzono według tego nowe przedsięwzięcie. Tak, jak ktoś wspomniał, wspomniałem, nową religię. Obozy takie jak ten były rozsiane w różnych częściach Europy, na terenach okupowanych przez Niemcy. I były to obozy niemieckie, nie tak jak kłamną polskie. Obozy niemieckie, których celem było wyłudzenie pieniędzy ze społeczeństw podbitych, których celem była nienawiść i niesienie śmierci. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku w środku Europy istnieje eksterytorialny obszar, na który Polacy nie mają wstępu z polską flagą? Kto na to pozwala, gdzie jest rząd polski? Gdzie są rządy polskie z ostatnich 30 lat, które do tego doprowadziły? Hańba! 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 Gdy Niemcy w 1940 roku zajęły tereny polskie, gdy zajęły tereny, na których się znajdujemy, miasto Oświęcim, zbudowały tu obóz. Po wojnie ten obóz dalej funkcjonował, tym, że pracował dla Armii Radzieckiej, pracował dla Sowietów. Dziś, będąc tutaj, mam świadome wrażenie, że dalej jesteśmy na terytorium, które jest okupowane. Na terytorium, które nie podlega pod polską jurysdykcję, pod polskie prawo. Czas, abyśmy wzięli sprawy w swoje ręce. Naszym celem jest odnowa świadomości społecznej. Nie będziemy chodzić z wstydem na głowie. Naszym celem jest dumna postawa. Naszym celem jest szerzenie prawdy o Polakach, którzy zginęli w wojnie, o Polakach, którzy zginęli w obozach, ale i walcząc też o sprawiedliwość. Walcząc o prawdę i wolność. Cześć i chwała bohaterom. Cześć wszystkim, którzy tutaj zginęli. Cześć i chwała! Proszę Państwa, wysoko podnieśmy flagi, bo to ma być biało-czerwony. Biało-czerwony marsz, niech tutaj Oświęcim zobaczy i cała Polska, że tu idą Polacy. Teraz będziemy formować się do spokojnego, milczącego, pełnego zadumy przemarszów w kierunku obozu KL Auschwitz. Policję, pana naczelnika prosimy, tak jak umawialiśmy się wcześniej, o wydzielenie jednego pasa jezdni. My spokojnie przejdziemy pod ten obóz. A państwa proszę, żeby słuchać się tutaj wskazań Straży Marszu Niepodległości. Tu są nasi koledzy przećwiczeni właśnie po to, żeby było bezpiecznie, żeby nas oddzielały liny od samochodów, żeby w spokoju ten marsz przeszedł, żeby później jakieś media gadzinowe z podróżnych tytułów nie mówiły, że tutaj przyjechali ci a ci robić to a to. Już nie będę mówił co, bo każdy może sobie wyciąć i później poleci w wiadomościach. Także, drodzy Państwo, formujemy szyk. Już widzę, że Straż Marszu Niepodległości ustawia banery, ustawia flagi.
proszę się kierować tutaj do lewej strony. Powolutku, wszyscy zdążymy, ale powoli proszę się kierować. Raz. Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominam o tym, żeby zachowywać pewne odstępy, żeby tutaj policja też mogła nas bezpiecznie przeprowadzić. Będziemy się modlić w trakcie tego marszu. Przypominam, że dozwolone są tylko i wyłącznie banery, te, które zostały sprawdzone przez Straż Marszu Niepodległości. Wszelkie inne banery prosimy takie nie rozkładać. Jeżeli takie będą się pojawiać, Straż Marszu Niepodległości będzie te banery usuwać. Tyle w tym temacie. Przypominam, że będziemy za chwilę rozpoczniemy, przejdziemy przez rondo i rozpoczniemy, jak się już tylko uformuje i dojdziemy do siebie wszyscy, będziemy jakoś już takim torem, znaczy będziemy się taką grupą, rozpoczniemy modlitwę. Dziękujemy tutaj panu naczelnikowi za to, że pozwala nam tutaj zachować, zająć pas i za to, że możemy po prostu sprawę, która jest nierozwiązana w sądzie, a nie tutaj na ulicy. My jako Polacy po prostu musimy się tutaj trzymać razem. Bardzo dziękujemy policji za ich służbę. Tak więc, jeżeli są gotowi wszyscy, to możemy powolutku ruszyć. Rozpoczniemy modlitwę zaraz po przejściu przez rondo. Ruszamy powoli, spokojnie. Ja tu się rozstawię w kordonie. Jak możecie dobić do lewej? W kordonie myślę, że to będzie warty, bo nie za tyle. Jak będzie w kordonie za ręce, łapiemy się za ręce. Słuchać komend, jak będzie naprzód, marsz. Słuchać komend. O nie znam, nie znam. Tak jest? Thank you.
Dalej, teraz stoi przed nami blokada mechaniczna. Mam nadzieję, że policjanci jednak dopuszczą nas do tego, żebyśmy mogli przejść bliżej pod muzeum. Mam nadzieję, że policja nas przepuści. No jeśli nie, no to zobaczymy. Na razie zgromadzenia nie rozwiązuje. Proszę o to, żebyśmy zachowywali się w spokoju, z szacunkiem. Koledzy coś włączyli, nie tego, co mnie włączyć, chyba? No wszystko jest możliwe. To może być nowy drugi pierwszy transport. Możemy być nową. Proszę Państwa, odśpiewamy jeszcze tutaj rotę, ale to moment. To jest kolega ze mną, który stoi. Szanowni Państwo, Robert właśnie teraz rozmawia z policją. Bardzo poprosimy o spokój i zachowanie spokoju. Tutaj to jest właśnie naszą bronią, nasze zachowanie, pokazanie, że jesteśmy osobami dojrzałymi. Bardzo za to dziękuję. Widzę z tyłu efekt klucza, czy są ludzie wchodzący, czy podzieleni, też prosimy o dołączenie. A to jest duża grupa, bo 150 osób tak jest. Tak więc zobaczcie, ilu nas jednak przyjechało, pomimo tego, że rozeszła się wiadomość, że ten marsz jest zakazany. Pokazaliśmy też klasę, pokazaliśmy, jak potrafimy się pięknie zachować, jak pięknie potrafimy upamiętnić tą właśnie rocznicę. Bardzo Państwu za to dziękuję, a teraz proszę po prostu o chwilę spokoju, ciszy i pomódlmy się może teraz w duchu, za chwilę, dosłownie za 5 minut damy znać, co dalej. Jeżeli będzie się przedłużało, to zmówimy koronkę, więc 5 minut poproszę. Nie może być czegoś takiego. Ale
Na jakiej podstawie jest taka strefa ochrony? Jak? Z 99 roku i ona akurat ten obszar wyjęła spod jurysdykcji takiej, że można gromadzenie robić, tak? Aha. Ale co tutaj się dzieje z muzeum, że tutaj jak ludzie wchodzą, to co się dzieje? Bo ja tego nie rozumiem. Ale to to zaraz, delegacje czy ustawa, co mówi ustawa, bo ja tutaj nie wyobrażam sobie, żeby tędy samochody na przykład nie mogły jeździć w normalnym czasie, prawda? Słuchamy Anny, doktor Anny ale proszę Państwa, no ale to tak nie może być. Pani doktor, prosimy. Że istnieją pewne miejsca w Polsce, które są w inny sposób traktowane niż cała reszta. My nie mamy żadnych ani bojowych, ani złych zamiarów. Idziemy po prostu z modlitwą. Chcemy podejść i oddać cześć tym Polakom, którzy byli tutaj przywiezieni w 40 roku. Wygląda to niestety na to. Panie Tomaszu, tak? Panie Tomaszu, wygląda na to, że po prostu nas się tam nie chce. Nie chce się tam ani biało-czerwonych flag, ani polskich symboli, dlatego że... No nie, no kiedyś miałem już problem z schodzeniem z flagą biało-czerwoną. No to dobrze, no to idźmy w takim razie. To idźmy. To w czym problem, jak można wchodzić? Jeśli nie ma problemu, to wchodzimy. No. No pan mówi, że nie ma problemu. No to idziemy, pan posłucha. To idziemy w takim razie. No, proszę prosić tych ludzi, żeby przeszli za śmierć. A czyja to jest decyzja? No ale to jak nie wiemy, czyja decyzja, no to jak możemy, panie komendancie, się pod taką decyzję dostosować? No to kto tu wydaje? Duchy wydają jakieś dyspozycje? Panowie, no... Ja proszę o ostateczne rozstrzygnięcie w takim razie. Bo nie będziemy... W dalszym ciągu mamy po prostu... Ten pan nie wie, kto wydał dyspozycję i przychodzi tutaj i żąda od nas. Kwestie zabezpieczenia... Jeśli kwestii chodzi o zabezpieczenia uroczystości dzisiejszych, decyzja jest następująca. Czy państwo, pan w dalszym ciągu podtrzymuje, że państwo macie organizację związaną w ten sposób, że wchodzą co 5 minut dwie osoby. Ale my... było ogłoszenie. Było ogłoszenie na stronie internetowej, o czym wszyscy wiedzą. Proszę bardzo, pan strażnik, który ma możliwość zarejestrowania, mogą się zgłaszać kolejne dwie osoby na poszczególne godziny. Panie Bąkiewicz, jest strefa ochronna, zgodę na odbycie zgromadzenia należy uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim. Czy taką zgodę uzyskaliście? Nie uzyskaliście. Dobrze, ale to jest zgromadzenie, proszę pana. Panie Bąkiewicz, tak? Zróbmy w ten sposób. Jeśli państwo chcą wchodzić, proszę rejestrować się u pana tutaj strażnika. Co 5 minut dwie osoby. Taka jest decyzja. Panie komendancie, moment. My zostajemy tutaj, żeby zachować... To proszę mi wyjaśnić, kto podejmuje decyzję w tej chwili o tym, że ten teren jest wyjęty spod zgromadzeń, pod przestrzeni, w której mogą odbywać się zgromadzenia. Dlaczego nie możemy pójść pod bramę? Tak chodzić drzwiami, tylko ponieważ my robimy strefę buforową, żeby można było logistycznie to załatwić. Ale jak strefę buforową? Żeby logistycznie można było to rozwiązać. Przy lotnisku Okęcie nie ma strefy buforowej, gdzie jest granica. Ale chodzi o to, żeby spokojnie inne osoby co 5 minut, które wchodzą... Dajcie mi megafon. Proszę bardzo. Dajcie mi megafon. Nie, moment. Daj mi megafon. Tam masz ten. Paweł ma mikrofon. Paweł, daj mi mikrofon. Tak, mogą się rejestrować. Proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. Jest tu strefa buforowa. Nikt nie wie, dlaczego taka strefa buforowa jest, podobnie chodzi o logistykę. My się na to po prostu nie zgadzamy. Proszę policję tak samo o to, żebyście odstąpili. To jest państwo polskie, a nie z jakiejś wzgórza Golan, na które my Polacy nie mamy prawa wejść. My nic więcej nie chcemy, my chcemy się pomodlić za tych, którzy tutaj zginęli. Nie może być tak, że przychodzi urzędnik, proszę Państwa, urzędnik przychodzi z muzeum tutaj Auschwitz-Birkenau, który mówi, że ma taką decyzję, ale nie wie, kto tą decyzję wydał. Przecież to są żarty. A po polsku mówi? Proszę wstać, nie rozchodzimy się, przejdziemy. Próbują nas zmusić do tego, żebyśmy tutaj przechodzili dwójkami. Panie komendancie,
od razu do komory? Jeśli pan z obozu nie podejmie innej decyzji, ja pani proszę przejść. Mamy pan za straż obozową, robicie tutaj? Nie, robimy za straż. My jak nie robimy za straż obozową? My pilnujemy ładu i porządku. Pan mi pokaże podstawę prawną, dla której my w tej chwili nie możemy... Zostało zorganizowane zabezpieczenie i my... Ale podstawa prawna, że my tutaj nie możemy wejść. Ale, nie, ale jaka jest podstawa prawna? Nie ma podstawy prawnej, żebyśmy my tutaj nie weszli. Proszę mi pokazać podstawę prawną i odstępuję z tego miejsca. To pracownik muzeum, które się zaczyna na tamtym terenie, będzie mówił o tym, czy to jest żart. Zapraszamy panią dyrektorską. Proszę panią dyrektor. No, proszę pana dyrektora tak samo poprosić. Roberto, mikrofon weź, a ja wezmę jeszcze megafon. Dobra. Niekoniecznie możemy stąd wrócić. Proszę państwa, ja proszę cały czas o zachowanie spokoju, z szacunkiem, w ciszy stoimy. Proszę nie podnosić głosu. Cierpliwość to jest wspaniała cnota. Pan tutaj z muzeum powiedział, że panią wicedyrektor bodajże poprosi. Weź się rozkręci tą lotkę, żebyśmy lotę zaśpiewali. Dawaj! No. Lotki dostawmy. Tak? No to... Panie Robercie, jak przyjdzie ta pani dyrektor, to niech się przedstawi z imienia nazwiska, zachowanie szacunku i przemówi do wniosku. Żebyśmy wszyscy przyjechała pani normalnie. Tak, dzisiaj rano przyjechałam normalnie. Tutaj mój samochód, przybędę mi do wyjścia. Po prostu tutaj cały czas jest mój samochód, normalnie przejazd. Jest mój samochód, z każdej strony był przejazd. Czyli normalnie można było tędy przyjeżdżać, a teraz nagle strefa buforowa. Tak, ja tu szukałam miejsca w ogóle, no nie można tutaj zaparkować, jestem tutaj przyjeżdżał, tam nie powracałem. Dostałem w tej chwili instrukcję od prawnika. Prawnik powiedział zgodnie z rozsądkiem, że tutaj władze muzeum nie mają żadnej jurysdykcji nad tą drogą. Czyli decyzję musi podjąć komendant policji, który dowodzi tą grupą. To ja się pytam, jaka jest podstawa do tego, żebyśmy dalej nie przeszli. To zaśpiewajmy hymn. Proszę przyjąć postawę odpowiednio, mężczyźni czapki z głów. Jeszcze Polska! Się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski! Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Będzie Polakami. Marsz, marsz Dąbrowski! Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski! Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, bo nasz.
Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Spoczyj. Proszę Państwa, proszę cierpliwości, stoimy. Nikt nie ma prawa nas tutaj zatrzymać. Nie ma takiego prawa. Tylko zachowujemy się spokojnie, proszę, z szacunkiem do policji tak samo. Nie rozchodzimy się, zostajemy, przejdziemy! A z Oświęcimia, kto nas ogląda, to niech dołącza. Drodzy Państwo, wracamy w takim razie do tablicy poświęconej bohaterskim kolejarzom, którzy zginęli za pomoc więźniom Auschwitz, za walkę z niemieckim okupantem, za walkę konspiracji, za walkę w polskim państwie podziemnym. Ta tablica od dnia dzisiejszego jest przed dworcem w Oświęcimiu. Piękna tablica czarnego marmuru. Bardzo wiele osób starało się i bardzo wiele osób pracowało, żeby ta tablica powstała. Jej historia też jest niezwykła, żeby ta tablica powstała na dworcu w Oświęcimiu. Starania trwały 30 lat. To nie jest takie proste. A jednak się udało. Starali się o to polscy kolejarze, którzy znali tych, którzy ginęli i walczyli. Starali się ich walczyć. Starał się pan doktor Adam Cyra, historyk, znakomity z Muzeum Auschwitz. Prawda o tym, że poza polską jurysdykcją, no, jak żywo ta sytuacja przypomina. Ponieważ my jako Polacy nie jesteśmy w stanie tutaj na tym terenie. Mam nadzieję, że za chwilę nas puszczą, bo nie ma żadnych podstaw. Żadnych podstaw nie ma do tego, żeby nas tutaj w tym miejscu zatrzymać. To są decyzje polityczne, decyzje takie, które mają zamykać usta i przypominać światu, że historia obozu w Auschwitz jest historia Polaków. Tutaj 40 roku, 14 września przyjechało 728 pierwszych więźniów, to byli Polacy. Tu ginęli Polacy. W tej chwili historia jest nastawiona na kłamstwa historyczne i my na to nie pozwolimy. Nie, ale to nie jest naszego zgromadzenia. Tak naprawdę nie było też zgromadzenia, na którą rozmawialiśmy na 16. Pan doktor Adam Syra dotarł już na blisko 15.50. Gdzie jest opisana na tak, i Amelia Krzywańska. Tak, jest córka 11, też tak. I pan Krzysztof Klimek i Małgorzata Klimowa. Dotarł się do wielu śmietek. Nazwy z człowieka. Zapytanie jeszcze. My jesteśmy... No, to jest to samo, że wszystko tutaj. To proszę, tu żona. Flagi do góry! Do góry.
obozie Starwa, w roku 11, który się nazywa tak naprawdę, powinniście Państwo o tym wiedzieć, polskim blokiem śmierci. Dlaczego? Bo tam właśnie ginęli Polacy i tych świadectw naprawdę nieprawdopodobnego Tereny były posypywane ciągle wapnem, a ciągle płynęła nimi czerwona krew. I ta ziemia zamiastowana w pobroku 11 dzisiaj śmierci jest ogromnie do krwiąca rzemknięta. Polecam czytajcie raport historii, bo tam to wszystko jest napisane w sposób dosłowny, konkretny i prawdziwy. To świadectwo też tam znajdziecie, tak? I dany sposób napisany. Gdy przychodziłem koło bloku 11, zapach był jak rzeźby. I co pisze jeszcze robić? Że zabijano nie tylko strzałem, tak? Ale często Polaków zabijano bolcem, tak jak się zabijano. Wiedzieliście o tym Państwo? To się działo pod blokiem 11 w Szczaruszkiem. O tym pisze Rotmistrz Pilewski w swoich raportach. To jest świadectwo męczeństwa naszych przodków, tak? Ale mało tego. Co dotyczy bloku 11, jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Tam ludzie przed śmiercią bardzo często walczyli o swoją duchową. Bardzo często z narażeniem życia były sprowadzone hostie odprawiane mszę świętą. Rotmistrz Pilewski miał swojego kapelana, tak? I bardzo dbali o to, żeby ludzie przed śmiercią mogli się pojednać z Panem Bogiem i odejść w taki sposób, który był dla nich ważny, ogromnie ważny. Za przemycenie hostii można było zostać zamordowanym, samemu się stać więźniem w bloku 11 i zginąć tam. Wiedzieliście Państwo o tym, że tak cenny jest ten hymn, ta hostia, ta msza święta, która była odprawiana na bloku 11 podczas II wojny światowej, gdy pracował pokój. To są pewne świadectwa, które po prostu znać koniecznie trzeba, tak? To jest nasz obowiązek. Nie mamy już żyjących świadków. Więźniowie z pierwszego transportu odeszli. Z rozpaczą patrzę, jest coraz mniej żyjących polskich więźniów, prawda? Naprawdę jest coraz mniej. Takie dzielne osoby jak pani Barbara Molnarowska, czy jak pani Lucynka, która była z nami, to już naprawdę przechodzą na drugą stronę światła. Zostaniemy sami. A jak zostaniemy sami, to musimy wiedzieć, czego bronimy. Jakie są nasze korzenie, dlaczego jest to tak ważne, tak? Wytłumaczcie mi Państwo teraz, dlaczego i czy warto było przez 30 lat walczyć o tablicę kolejarzy polskich, którzy ginęli za Polskę? Warto było? Warto było! Warto było? Warto było. No niech to usłyszał! Warto! Warto było! Warto było! Tak, i teraz, drodzy Państwo, jak będziecie wracać przed dworcem, podejdźcie do tej tablicy, jak ktoś może pomodlić się, złożyć tam kwiatek, zapalić światełko i pamiętać, tak? I teraz podobnie do panów policjantów mówię. Nie pani, bo to nie pani jest. Drodzy Państwo, tak jak walczyłam o tą tablicę dla polskich kolejarzy, tak naprawdę z oddaniem i gorąco postaram się także o ślady polskich policjantów, którzy ginęli. I mam nadzieję, że Państwo też będziecie zainteresowani, żeby ten ślad patriotyczny, piękny ślad, na który już mamy dużo, dużo materiałów pozbieranych, mógł się także znaleźć. Chcielibyście Państwo takiego śladu? Proszę. Myślę, że... Proszę Państwa. Proszę. Proszę o uwagę. Z tego miejsca chciałbym powiedzieć jeszcze raz dobitnie. Nie ma żadnej podstawy prawnej. Nikt mi nie przedstawił żadnej podstawy prawnej. Dlaczego nie możemy przejść tą ulicą? Nikt nie postawił również, albo inaczej, urzędnik z miasta próbował relacjonować, że ktoś podjął taką decyzję. Nikt nie wie, kto podjął taką decyzję, bo nie potrafił mi na to odpowiedzieć. Dowódca, komendant tutaj nie zna podstaw, dla których mielibyśmy tędy nie przejść.
Dlatego musimy tędy przejść. Z tego miejsca, proszę Państwa, chciałbym zaapelować, a wiem o tym, że telewizję w Realu 24, media narodowe, ogląda również nasza władza. Z tego miejsca kieruję swój głos do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który słynie również z tego, że potrafi pojechać na przypadkowe wesele, które się gdzieś po drodze trafia. Tu stoją Polacy, którzy proszą o reakcję. Panie prezydencie, prosimy o reakcję, żebyśmy mogli tędy przejść. Bo czymś niewiarygodnym jest, żeby podobnież w wolnym państwie polskim urzędnik z muzeum wydawał decyzję co do ulicy, która nie jest pod jego jurysdykcją. Nie ma żadnej podstawy, także również, żeby interweniowała tutaj policja. Według naszej oceny wynika to tylko z jednego powodu. Powodem tym jest to, że w pobliżu muzeum Auschwitz nie mogą być biało-czerwone flagi, nie mogą być licznie biało-czerwone flagi, nie mogą licznie pokazywać się polscy patrioci. Dlatego, że łamie to zupełnie przekaz ten, który jest konstruowany na całym świecie. Kłamliwy przekaz o tym, że tutaj ginęły inne narody, a szczególnie jeden. A Polacy nie ginęli, bo Polacy mają być w tej narracji oprawcami. I teraz wszyscy musimy się zastanowić z policją, czy my jesteśmy potomkami oprawców, czy potomkami bohaterów. Czy jesteśmy potomkami tych, którzy tu byli gładzeni? Niech policja na to odpowie. Ale kierunkowego nie znamy. Jest możliwość wejścia i proszę to też przekazać, że jest możliwość zarejestrowania się i wejść trójkami do muzeum. Jak każdy, wszyscy inni z organizacji, ze stowarzyszeń, z urzędów miasta. Proszę to przekazać. Ale panie komendancie. Proszę przekazać. Przekażę tą informację. Przekażę oczywiście, tylko dlaczego nie możemy wejść w tej grupie? Przecież tam są bramy, no przecież nie będziemy forsowali bram żadnych, tylko chcemy stanąć pod obozem, tam chcemy skończyć śpiewaniem roty. No przecież no to jest jakaś parodia. Ja już przekazałem panu, jak sam jestem. Proszę przekazać tę informację osobom, które pan to wiedzą. No ale to jaka jest podstawa w takim razie? To proszę o podstawę. Ja już powiedziałem panu, że jest to strefa ochronna, jest zakaz organizowania. Ale niech mi ktoś pokaże, że tutaj... Jest możliwość wejścia na teren obozu. Po zarejestrowaniu się był urzędnik z obozu, w tej chwili jest pan strażnik muzealny. No ale przecież nie jest ich jurysdykcja, oni mają tam za płotem. Proszę przekazać tę informację. Na tym kończymy rozmowę, dobrze? Proszę Państwa, tylko chciałem informację podać. Nadal nie ma tutaj woli takiej, żebyśmy zostali puszczeni grupą. Przekazuję to, co powiedział pan komendant, że tu jest strefa ochronna i tutaj nie możemy wchodzić grupą. Mogą wchodzić tylko zarejestrowane dwuosobowe składy. Ale przecież nie o to chodzi. My chcemy się rejestrować tam, a nie na środku ulicy, po Święcimiu. No w ten sposób nie traktuje się ludzi. W ten sposób traktowało się ludzi również stojących tam pomiędzy tymi barakami, którzy byli zgładzeni. No, nie traktuje się w ten sposób obywateli polskich, którzy chcą uczcić pamięć. Jeśli ktokolwiek z Państwa chce wejść oczywiście, dwójkami można się rejestrować. Jak ta rejestracja wygląda, nie wiem. Urzędnik... Zobaczcie Państwo, tu stoi, nie wiem, jakiś funkcjonariusz z muzeum i on tutaj przyjmuje, zawiaduje, wpuszcza.
wpuszczaniem na teren, czy pod teren, czy po drugą stronę, pod drugą stronę muru. Tak wygląda. Po 9 dzień mogę wejść na teren. Widzimy, no musiałby się zdarzyć ci żebyśmy przeszli, ale tutaj się zdarzają. Historia, cudowna historia pani, która dzięki Matce Bożej zniknęła. Za chwilę do tego obozu koncentracyjnego wywożone. Tak jak pani Leokadia Piela, jej akurat się udało, ale jej rodzina zginęła w Auschwitz. Dobra, byli w obozie przejściowym. Ona ze swoim mężem, z trójką dzieci, czwarte dziecko, którego się spodziewała, i jej rodzice. Ona kilka razy starała się z tego obozu przejściowego uciec. Niemcy skopali ją, także ciąża się przesunęła na jej lewy bok. I w nocy z 1 na 2 lutego, gdzie 2 lutego jest święto Matki Bożej Zdromnicznej, ona nie spała, tylko modliła się, co ma zrobić. I dostała takie natchnienie, że ma po prostu wyjść, po prostu przejść. I ona wyszła tego dnia, akurat były transporty do Siedlec, bo niektóre osoby trafiały do Auschwitz, niektórych przesiedlano na wolne z Siedlec. No rozumiem, że to absurd, ale widzimy tutaj szereg absurdów. Na co się pan chce ze mną umawiać? Niech mnie pan puści, albo niech pan zadzwoni tutaj do tej osoby. My teraz mamy. Tak, no proszę zdjąć tutaj. Ale proszę wyjaśnić, z kim mamy się umawiać? W jakiej okazji mamy się umawiać? Ale nie, bo z kim mają się kontaktować i umawiać do osoby, które dzisiaj chcą czy upamiętnić Polaków, którzy 80 lat temu byli przywiezieni do obozu? Ale tak nie powiem, dlaczego pod bramę nie możemy. Przecież wy nie macie tu żadnej jurysdykcji. Dlaczego pod bramę nie możemy podejść? Mam pytanie do pana. Tam stoi mój samochód. Jesteśmy grupą ludzi, tam 5 osób. Pan jest aresztował samochód w momencie. No nie wiem. Ja wiem, że pan jest przedstawicielem muzeum. Ja stoję w samochód. Ja bym pana bardzo prosił, pan nie tutaj. Chyba widzę, lekko próbuje zatrzymać, no nie? Wejść tylko i dojść do bramy, czyli nie do waszego eksterytorialnego terytorium. Mogą wejść? Dlaczego? A pan jest już dotąd. A kim pan jest? Pan wpuszcza ludzi, których ma pan na liście, tak? Ale pan kto tu jest do... Trzeba z prasą rozmawiać? Do czego tak jest, jak jest teraz? Chcę panu powiedzieć, czy może pan dać kogoś... No to niech pan... Czy może z kimś z medialnym będzie rozmawiał? Pana zwierzchnika? Pan może być pan, tak. Pan i pan. A nie, no jak coś to... Dwie osoby. Dobrze, oczywiście, nie będziemy robić awantury niepotrzebne, bo do 3 pan liczy. 16:35, Sebastian Świetlana. To jest jakiś obłęd. To jest, wiesz, no wiesz co, to przechodzi ludzkie pojęcie. Państwa zapraszam prosto i tam po prostu muszę to wziąć, żeby to miało. Czy można kogoś wezwać, to wyjaśni, dlaczego stoimy dla telewizji? Pokazałem informację. Ale one idą do środka, a ja nie przyjdę do środka, ja chcę iść pod bramę. Włożyć rejestrują. Na godzinę 9. Zadzwonię do pani Boniki, Sztuszka Nędza. Ja chcę tylko wejść. Ponieważ tutaj wejść i złożyć dźwięk, trzeba zliczać, trzeba zgłosić imię i nazwisko. No i ponieważ ja to zadzwonię, to ja jestem tutaj złożony. Ja bym chciał, żeby złożyć kwiaty pod bramą tylko. Macie dokument tożsamości, można wejść. Czyli nie na terenie muzeum. Czy mogę wejść? Ja coś mówię. Policja nas blokuje, ale też. Aha, dziękuję, przepraszam. Ja bym chciał złożyć kwiaty pod bramą. Czy mogę wejść?
nie chcę wchodzić na teren muzeum, nie chcę tam do pana, na pana terytorium wchodzić. Chcę wejść, złożyć kwiaty pod bramą. Czy jakieś problemy są z tego powodu? Przepraszam, mogę przejść? Dlaczego? Nie ma człowieka. Ale jaka decyzja jest, że co? Że nie można tam przejść? Ja nie idę do środka, chcę tylko przejść pod bramę. Ja chcę wejść pod bramę, ja nie chcę wejść do muzeum. Chciałbym tu jest. Ja nie chcę wejść do muzeum. Chciałbym do wszystkich widzów przekazać tych telewizji, do wszystkich państwa, którzy nagrywacie te materiały. Do wszystkich tych, którzy tutaj jesteście. Zobaczcie. Stoi przed nami bariera, która nie ma żadnych podstaw prawnych. Nie jesteśmy w stanie dalej przejść. Mówienie o tym, że Muzeum Auschwitz jest terenem eksterytorialnym, jak wyraz się dzisiaj w tej chwili sprawdza. Niestety nie będziemy się z policją przepychać, nie będziemy tutaj krzyczeć, wyzywać. Uważamy, że nie ma żadnych podstaw. Nikt nie przedstawił żadnej podstawy oprócz tego, że to jest strefa buforowa. Nadchodzą wybory kolejne. Minęło 30 lat od podobnych odzyskania przez Polskę niepodległości. A my w Polsce nie możemy iść po polskiej ulicy, pod polskie muzeum, w którym umierali polscy bohaterowie. Hańba! To jest hańba! 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 Chciałbym, proszę państwa, chciałbym, żebyśmy zrobili wielki ruch, który poruszy polskie serca, bo niesprawiedliwość w tym przekazie historycznym, które wykonuje czy propaguje to muzeum, jest czymś zupełnie niezrozumiałym. Przypomnę, pan minister kultury Gliński niedawno wziął, tutaj wyznaczył na kolejną tutaj rundę pana Piotra Cymańskiego, który jest dyrektorem tego muzeum. Ten człowiek, czy na jego polecenie, tak ktoś powiedział, uzurpator, bardzo dobre słowa, to jest uzurpator, który sobie uzurpuje prawo do tej ulicy i zarządza policją. Ja mówię teraz przy świadkach. Ale polską policją. Polską policją. Polską policją. Zarządza polską policją. Ja, proszę państwa, mówię w tej chwili tak. Nie możemy odpuścić tej sprawy. Bo jeśli chcemy zrobić to, co robi pani Barbara Wojnarowska, pani Joanna Protnicka, to powinniśmy pamiętać o tym, że tu muszą przyjść setki tysięcy Polaków. Że wiedza o tym, że tutaj nie ma wystarczających ekspozycji, które pokazywałyby tragedię narodu polskiego, to jest po prostu hańba! 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 Hańba jest, że w tej chwili musimy stać i żebrać o przejście. A polska policja, powtórzę jeszcze raz, polska policja przyjmuje dyspozycję od urzędnika muzeum, które mieści się kilkaset metrów dalej. To jest coś nieprawdopodobnego. Polacy powinni się o tym dowiedzieć. I teraz, co powinniśmy zrobić? Proszę państwa, minister Gliński, do dymisji! I dyrektor Muzeum Auschwitz, do dymisji! Zrobimy wielki ruch, który spowoduje, że ci panowie będą musieli opuścić swoje stanowiska. To jest hańba, żeby w tak wielkie polskie święto, kiedy przywieziono pierwszy transport 728 polskich więźniów do tego obozu, żebyśmy my Polacy z biało-czerwonymi flagami nie mogli podejść pod płot. To jest hańba, proszę państwa, dla wszystkich, którzy nas oglądają. My nie stoimy pod muzeum, my stoimy kilkaset metrów przed muzeum. To jest sytuacja niedopuszczalna. Pan Andrzej Duda, prezydent Polski, jest w stanie jeździć na wiejskie wesela. To niech zadziała w tej chwili, żeby przepuścić Polaków tam, gdzie powinni pójść, żeby uczcić swoich przodków. Brawo! Proszę państwa, ale tak jak powiedziałem na początku,
nie będziemy tutaj stali i koczowali. Przyjedziemy tutaj w dziesiątki tysięcy. W dziesiątki tysięcy. Mam nadzieję, że polska policja będzie już wtedy wiedziała, że podejmuje nieprawne decyzje. Ja oczywiście z tego miejsca mówię, że podejmiemy za chwilę działania prawne, bo uważam, że te wszystkie działania policji w tej chwili, polskiej policji, są, nie mają żadnych podstaw prawnych. Będę domagał się również wyjaśnień od ministra kultury, który powinien być zdymisjonowany. Dlaczego urzędnik tego muzeum, które znajduje się kilkaset metrów za nami, wydaje polskiej policji dyspozycję? Ja przypomnę, byłem tutaj kilka miesięcy temu w okresie, w którym 27 stycznia, kiedy okazało się, że na terenie tej części Birkenau, Brzezinki, grasują jacyś uzbrojeni mężczyźni i ani polska policja, ani służba ochrony państwa nie podjęła żadnego działania na moją prośbę, że ci ludzie chodzą za nami z bronią. Dzisiaj podobna sytuacja. No jest to sytuacja, która zupełnie kompromituje państwo polskie. Powoduje, że trudno wierzyć w naszą niepodległość. Trudno wierzyć w to, że muzeum, które znajduje się za nami, broni polskiej racji stanu. Broni po prostu prawdy, prawdy historycznej. Bo prawda, te mity o polskich obozach, o tym, że Polacy kolaborowali, rozbija je po prostu w pył. Cały świat musiałby się o tym dowiedzieć. To jest jedno miejsce, a drugie miejsce jest w Dołach Wiedwabne. Proszę Państwa, dlatego dziękując Wam bardzo za to, że tutaj przyjechaliście, dziękując za to, że przyjechaliście mimo wszystko tak licznie, proponuję na tym, żebyśmy zakończyli to zgromadzenie, dlatego że powiedziałem, nie będziemy tutaj walczyli z policją. Nasze działania muszą być dalsze podejmowane prawnie, muszą być mądrze, dlatego proszę Was, potwierdzajcie tą, czy przekazujcie tą informację dalej, że my w Polsce nie możemy się czuć w pełni obywatelami na terenie, które znajduje się w Oświęcimiu. Że prezydent Oświęcimia podejmuje bezprawne decyzje. Że dyrektor Muzeum Auschwitz podejmuje bezprawne decyzje. Polska musi się o tym dowiedzieć. Polska musi się o tym dowiedzieć. Prawda ma znaczenie, pan trzyma taką tabliczkę. Zakończmy więc tym hasłem. Prawda ma znaczenie. Prawda ma znaczenie. Prawda ma znaczenie. Prawda ma znaczenie. Proszę Państwa, jeszcze modlitwę, odmówmy modlitwę za tych wszystkich, którzy tutaj zginęli, bo przecież przyszliśmy dla nich, przyszliśmy dla tych, którzy tutaj zginęli pod ścianą straceń, którzy przez kominy krematoriów tutaj opuszczali to miejsce, tragiczne miejsce dla naszego narodu. W imię Ojca, wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę Państwa, jeszcze modlitwa jedna. Zdrowaś Mario, za naszą władzę. Żeby w końcu Pan Bóg, Matka Boża ich oświeciła i żeby bronili polskiej racji stanu, żeby bronili prawdy. Zdrowaś Mario. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, rozwiązuję w tej chwili to zgromadzenie. Przypominam, dwójkami możemy wchodzić na ten teren. Jakie to będą możliwości, ilu z nas wejdzie, trudno mi o tym powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję wszystkim, którzy tutaj Państwo przybyli. To jest wstyd i hańba oczywiście. Pamiętajcie, musi o tym dowiedzieć się cała Polska. Proszę Państwa, proponuję jeszcze jedną rzecz. Proponuję, żebyście z tym banerem porobili sobie zdjęcia tutaj, jak można by było ten baner jeszcze rozstawić.
i puszczać go w świat, bo tam jest piękne hasło, proszę Państwa. Uwaga, uwaga! Tu policja! Wzywa się do zachowania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, zachowania odpowiedniej odległości i zasłaniania ust oraz nosa. Stąd się rodzą hasła komuna wróć. Ale kolejka której należy do naszego kraju. Policja nie przeszkadza. Nie chcę, ale to też jest na opinię nas powinno tysięcy, kiedy nas odbyło na mierzenie serca 10 tysięcy. To była inna rozmowa. 10 tysięcy to by żaden był tej policji, ale nie zabrania. Ja mam duszności sobie. Jak widzę taką sytuację, to duszę się od razu. Tylko jeden. Nie wiem. Żeby to wszystko utrudnić, nie? Ja chcę przejść do bramy. Przepraszam. Ja jestem tutaj sam. To ja chciałem robić to, że mam tego więcej. Barierkę. Bardzo bym poprosił o zachowanie odstępu. Proszę się. Proszę odpowiedzieć na pytanie. To tylko osoby z jakiejś listy. Tak. Ale można się dopisać. 30. Na 30 mi się. Możemy się dopisać. Tam. Znaczy, pan mi się gier. Tak. I uszlakowanka. 40. 45 tutaj podpadła. Proszę pana, od kiedy jest taka zasada, że trzeba się rejestrować? Nie mogę się to weryfikuje, czy to podstawę prawną pan poda, że nie możemy wejść na chodnik? Jakie obowiązki wykonujecie? Ja to rozumiem. Nie, to specjalne. Nie, to specjalne. Nie, to Nie, naprawdę, że jeszcze Policja Państwowa wierzy w tą pandemię, to jest naprawdę. Państwowa, narodowa to ma być. Wydawałoby się, że jesteście mądrymi. Ja chcę wejść posiedzieć w samochodzie. Ale ja chcę wyjść do mojego samochodu, chcę posiedzieć w moim aucie. Czyli jak ktoś ma na określoną godzinę, ja się chciałem zapytać. Ale ja chcę wejść do mojego samochodu, pani wieź mój samochód bez podstawy. No muszę wydać mój samochód. Ja chcę posiedzieć w moim samochodzie. Polska. A biorę mają ja się pana. Pana. Bo ja nie jestem zarejestrowana. Proszę pana, ja jestem chory, mam jestem miasto i chcę wejść do mojego samochodu. I zapisać, bo nie jestem ani chora, ani nic. Tak, chciałabym, ale jestem Przepraszam panią, zapraszam do samochodu. Na 19.10 możemy panią zapisać. 19.10, a która teraz? Bo mąż może... 16.15. Specjalnie, a ktoś tam jest teraz w tej chwili, że na tą godzinę dopiero? Proszę pana, mam tyle. Listę. Cały czas odbywają się. Ile delegacji jest do bramy? Ale ja nie wiem. Proszę pana, ile delegacji jest do bramy? Ja już tylko do bramy. 19.10. Tak. Dlaczego
państwo nie przechodzą? Właśnie nie wiem, dlaczego. Ja chciałem tylko przejść chodnikiem. Idę do Szczecina, bo jest delegacja. Chciałbym to zobaczyć tych jeźdźców w Szczecinie w tej chwili, którzy wchodzą tam. Proszę pana. Pan się okazuje, że wiesz, to jest... Ja chcę tylko przejść chodnikiem. Idę do Szyna, bo jest delegacja, która składa wieńcze. Są zapisy na sensy, bo na pewno ja tylko sprawdzam delegację, na którą godzinę. Ale mój syn jest w delegacji, ja chcę iść do niego. Jest pan zapisany? Sebastian Śmietana, proszę zwrócić uwagę. Ja nie jestem zapisany na żadną godzinę. Kurde, nie mogę. Bardzo proszę państwa, tak? Tak bardzo blisko. A my jesteśmy bezpieczni. No nie chcę mnie przepuścić. Ja się czuję bezpieczna na polskiej ziemi. Okej, spoko, dobra. Chyba, że to już nie polska ziemia. Dobra. Dobra. Jeszcze polska? Dobra. Proszę mi podać podstawę prawną, że ja nie mogę przejść przez ten chodnik. Podstawę prawną, proszę pana, panie policjancie. Proszę mi podać podstawę prawną, że ja nie mogę wejść na ten chodnik, nie mogę się nim przejść. No słucham pana. A to widać, że to prawo kaduka obowiązuje, nie bo nie. Jak można się w ten sposób zachowywać? Rangą. Jeżeli trzeba było iść, to rzekle to zbierać, to zaczęli się nie będzie dobrze. Będzie wojna i my będziemy do siebie stawiać. Myślę, że gorzej niż panowie się poniżają, to by się nie poniżyli. Oni na zrobić zdjęcie pana policjanta, który mnie nie chce przepuścić po chodniku. Ja też dostanę. Pan Kowalczyk, tak? Numer identyfikacyjny poproszę. Przypadek? Musi pan. Takie są obowiązki. Musi pan. Proszę pana, musi pan podać swój numer identyfikacyjny. Musi. Bo pan władza? Musi pan to. Tak? Ja mnie też znamy. Proszę pana, ja znam trochę. Z tamtych lat. Więc pan władza? Będę z panem rozmawiał. No właśnie. No nie. Tego pana też sobie sfotografujemy. Buźka, buźka. Bardzo proszę. Śmiało można powiedzieć, że to są pacyki. Też sobie sfotografujemy. Polska policja. Polska policja. Nie potrafi nawet przepuścić obywatela, żeby sobie przeszedł chodnikiem. Nie mamy odpowiedniego paszportu. No chyba. No i o to chodzi. Tak, ale to też są wybory ustawione i tak wiadomo. Piny, piny z państwa polskiego. Jak wy możecie się w ogóle w ten sposób zachować? Wstyd i hańba. Izrael. My tylko głosujemy, nie wybieramy. Ktoś się, że tak powiem, też nie wybieramy. Macie takie wychowanie, dajecie im. Znaczy nie, no formalnie. Oczywiście. Czy swoje dzieci też w ten sposób? Dla nas. Normalne, żeby Albo jest brawo, dziękuję. Przyjemnie popatrzeć na świadomego Polaka. Za nas wybierają, tylko nam szopkę odstawiają, że uczestniczymy w jakiejś demokracji. No, każdy gra swoją rolę tutaj, tylko żeby się nie dać napuścić. Oni to bardzo chcieli, zresztą to robią. Odwracają uwagę. Żaden z tych panów nie przyjdzie, nie poda podstawy prawnej, że ja nie mogę przejść. Przez... Jeden na drugiego zwala. Jeden na drugiego zwala, żaden się nie potrafi odebrać. Nie ma takiego prawa, słuchajcie, nie ma, żeby ktoś zabranił. O to chodzi. Ale muszą coś wymyślić. Najlepiej, żeby nie wiem, ma pan jakiegoś przełożonego, który jest tutaj? Tak, ile ktoś wyjdzie. No to proszę go przyprowadzić. Proszę się rozpytać, dlaczego ja na przykład nie mogę tędy przejść. Albo proszę go sprowadzić. Ciekawe jest. Jak nie, to się proszę odczuć. Będziemy kiedyś w okopach razem, jak się będziecie wyszli. Schowanie poprzez sport. Wtedy się pojawią bojdziamy. Dalej pytam. Mogę przejść chodnikiem? Nie ma to państwo powstało. Podstawę prawną. Podstawę prawną poproszę. Armia Halera. Nie wiem, czy pan jest głuchy, czy co?
Nie jest pan w stanie podać podstawy prawne? To jest coś innego jak... To jest okazja. Okazja, żeby wytępić. Tak, tak. Tu się można wydać coś? Tak. Pana? A, pana. Czy my byśmy mogli je przez synem, żeśmy tam aż słuchali? Ale jest jakaś ciągła. Doktor Mediele robi eksperyment. Prawda. Robił szczepionki. A teraz te szczepionki dzisiaj... Gdzie mamy? Gdzie mamy? Gdzie mamy? Także jest Także osiągnięcia tego... Ja wiem, no i żeśmy się najechali te 350 km tą bramę, zobaczcie. Nie, na nas. Ale jak można się w tym podróżować? Ale słuchajcie, to jest ich praca. Doczekałem. Przykro trochę. Tylko, że to się nie dali naszych. Czyli co, to w ogóle nie ma szansy? Policja będzie do tego podwyżki doktora. A to przekupują. Ustawiony. Chcą znieść komisariaty policji. Z ich tego bandyty, gnoja, śmierdziela, Czernucha, co zrobili? Boga. No nie wiadomo, czego to mordowali. Tego dusili, ale dopiero potem zmarło 3 dniach. Może na koronawirus nie miał podobnie. Gdzie to będzie puszczone? Gdzie to tutaj, gdzie 19. Robert Słuchajcie, wyłączycie telewizory, nie będzie wirusa. Jest to jedyny w historii wirus, który się roznosi drogą medialną. Jedyny. Ale naukowcy... Tak, homoseksualiści rozmnażają się przez indoktrynację. Zdecydowanie. Podobno naukowcy z Podlasia wymyślili już lekarstwo, bo na razie wszystko, co by nie robili, to wychodzi im bim. Dobre, też lekarstwo. Zalecają mi źrenie. Nawet jak nie lekarstwo, to się wydaje. Jest zdrowszy od tej wody teraz. Ja jestem teraz, chciałam wejść teraz. Teraz mamy delegację. A czy taka informacja jest na czemu nie mówię? No ale no, nie rozumiem tego, to pan się nie dowiedzieć. Ja mogę panu to sobie sprawdzić i to jest fajne. To jest wyszerandą? Mogę panią zapisać. Ale wie pan co, no ja tutaj nie przyjechałam specjalnie, żeby wynać. Więc jeżeli jest jakaś delegacja, to powinni to przyjechać. A pan od jednotowej powinien być urzędzony, prawda? Nie wiem, nikt nie powiedział czegoś takiego. Mogę panią zapisać. Ale proszę pana. Ale rozumiem pana, co mówię, prawda? Tak, nie, ja myślę, pani, nie do mnie te pytania, nie w tym momencie, nie udzielę odpowiedzi pani na to pytanie. Jestem przekonana, że pan kłamie. Że po prostu dlaczego? My, dlatego, że jesteśmy Polacy, nie możemy wejść? Dzień dobry, chciałem się spytać, rozumiem, że pan ma jakąś listę osób, które mogą tam wejść do środka. To są te jakieś tam wcześniej zarejestrowane i tak dalej. Okay. Bardzo dziękuję. A kto jest na tej liście wcześniej zarejestrowane? Polek przeciwko Polakom. Tak, dokładnie. Polek przeciwko Polakom. To naprawdę pani kłamie. Niech pani podejdzie. Ja jestem mocno ja jestem z państwem. To akurat jestem w sensie, bo przyjechałem wcześniej samochodem. Jestem mocno zaangażowany w działanie tutaj. I wiem, że nie kłamie, bo można było się zapisać. Ale były problemy z tym. Były duże problemy, ale bo były, wie pani, przekierowania. Najpierw można było zadzwonić, później na maila. Były problemy. Nawet ja się nie zapisałem, wie pani. I po prostu ja też nie mam możliwości wejścia. Ja to wszystko nagrywam. Jestem z państwem. To akurat wcześniej wjechałem na ten teren samochodem i dlatego po prostu jestem z tej strony, nie z tamtej. Także nie kojarzcie mnie państwo z tą stroną, bo niektórzy zaczęli mnie kojarzyć z tą stroną. Ale może się pani dzisiaj... Nie, ja mówię, że można się dopisać. Nie, ja nie potrzebuję łaski, naprawdę. To nie jest łaska. Tak, ja uważam, że to jest łaska, a ten pan kłamie. Jestem przekonana. Bo ile są bilety? Ja mam pytanie, długopis przed dzisiaj, tak? Bo nie ma żadnej delegacji. Bilety miało, bo możemy zapięte, ale to nie ja. Muzeum jest zamknięte dzisiaj, tak? Proszę się zastanowić na tym. Można pana? Ale jedna rzecz, proszę pana, dzwoniłem i mam nagraną w tej chwili rozmowę. Zgłoszę się, żeby was zaszczepić. Jak mam... więc prowadzi szczepienie? Was pierwszy. Mogę wejść, tak? Was pierwszy. Dobrze. Zgłoszę się, żeby was szczepić. Dobra, wiesz co, to poczekaj, ja porozmawiam. Proszę się odsunąć na terenie miejskim. Proszę się odsunąć za barierkę. Bardzo proszę. Nie, żeby było nam lepiej. Dobrze. 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 Dobrze
Ale ja mam rozmowę z panem Anią, czy chciałbym panu proszę cię powołać. Ale pan rozmowy, nagraliśmy rozmowę przed sedantem. Ja wiem, że się stwierdzę. Nie jest decyzja policji, nie jest decyzja muzeum, to więc czyja decyzja? Ja chcę tędy tylko przejść, nic więcej. Straciłeś dużo. Jak? Drogą publiczną, publicznym chodnikiem ja się mam wpisywać na listę? Czyś pan zwariował, czy co? Nie wiem, jak już. Tak, moment. Możesz opuścić tam. Tak, już ci puszczę, tylko wiesz. Tylko na początku jest długi czas oczekiwania. Szkoda gadać, szkoda strzepać. Prawnej podstawy, prawnej żadnej. Ja chcę tylko przejść drogą publiczną, nic więcej. Tam mam samochód na parkingu. Więc co, mam obchodzić całe miasto naokoło? Ale ja chcę tylko przejść do samochodu. Co teraz? I co, i mam się zapisać, że sobie przejdę do samochodu o 19:10? W Polsce nie jesteśmy, nie możemy być wolni. To proszę mi podać podstawę prawną. Nie, ja chcę od pana usłyszeć podstawę prawną, że droga publiczna nie. Nie, ale ja pytam po prostu. No to jeżeli... Nie mam pretensji, tylko po prostu pytam. No to proszę pana. To ja jako obywatel nie mogę. Ale na jakiej podstawie? Proszę mi powiedzieć. Ja pytam dalej pana. Ma pan obowiązek obywatelowi przekazać podstawę prawną tego? Ale dowodzi kimś, nie mną. Mną pan komendant nie dowodzi, dowodzi pan. Więc pan ma obowiązek przekazać mi podstawę prawną zamknięcia tej drogi. Tak? Zbliża się. Piny. Zostaniesz.
nie, pana nie puszczą do domu? No to już jest gmina. Panowie. Można? Łaskawi państwo. Otwarte, czy kościół zamknięty? Ja nie umiem pan teraz zapytać, czy to otwarte.
To może my nie wiadomo, co się dzieje. Zaczerpnę nie trzeba już. Muszę nie przepuścić. Tu panowie już chyba zrezygnują z tego wejścia na teren muzeum. Natomiast nie jesteśmy zdanymi, bo teraz już rozmawiamy, że już... Nie można.